Ściągniemy kryptoreklamy. Witajcie na kolejnym dniu Invictusa. Dzisiaj o 18, czyli za 6 minut mamy zmianę wystawy. I dzisiaj jest Aegis, proszę Państwa, czyli producent głównie konstrukcji militarnych, więc dzisiaj powinno być dużo statków na wystawie. Aegis był głównym dostawcą konstrukcji różnych dla floty UEE za czasów Messnerów. Później, gdy dynastia Messnerów została zdetronizowana, wyszło sporo różnych przekrętów związanych z przetargami między innymi. No to Aegis potraciło dużo kontraktów wojskowych i na to miejsce wskoczył Anvil, który będzie później na tych targach. No ale to już trochę czasu minęło. Powiedzmy, że Aegis powoli reputację odzyskuje znowu. Może sprzedawać konstrukcje dla wojska, ale dużo pierwotnych okrętów, można powiedzieć, tego producenta jest dostępny na rynku cywilnym. No i właśnie będziemy sobie je dzisiaj oglądać. Tutaj na targi tędy. O, po Anvil będzie po Aegisie. Więc jeszcze się załapiemy, bo we wtorek będzie zmiana i będzie też stream w takim razie we wtorek o 18. Natomiast, to jeszcze powtórzę właśnie w trakcie oglądania sobie Anvila. Niestety, zarówno w czwartek, jak i przez weekend nie będzie ani streamów, ani filmów wrzucanych bezpośrednio na kanał YouTube, ponieważ mamy zlot TWH. Więc będziemy się bawić w gronie The Wing Hussars na żywo. Od piątku, no ale ja tam muszę jeszcze wyjechać w czwartek, więc niestety będzie posucha w weekend. Ale mam nadzieję, że uda mi się to wam dobrą jadę, że uda mi się to wam wynagrodzić w kolejnym tygodniu. Postaram się trochę gęściej filmów wrzucić w przyszłym tygodniu. Lecimy. 3 minuty do otwarcia. Warto też oczywiście zaraz po tej 18 zaglądnąć na stronę robertspaceindustries.com, żeby zobaczyć, jakie nowe oferty się pojawiły. Będzie pewnie kilka statków Warbond, czyli w takich, nazwijmy to, promocyjnych ofertach, ale za to trzeba będzie zapłacić gotówką, w sensie nie będzie można użyć store credits. Ale przede wszystkim będą z pewnością Warbond CCU, czyli upgrade'y takie właśnie gotówkowe. I tu już mówimy o różnicy między dwoma statkami, których upgrade dotyczy, rzędu nawet $5. Dobra, mamy Aegisa, to by wypadało koszulkę Aegisową sobie kupić na dzisiaj. Albo czapeczkę. 2 minuty. Udało się kupić czapeczkę. Jeszcze okienko muszę wnąć. Dobra, no to koszulkę też sobie nabędziemy. A co tam u was? Liczycie na jakieś ciekawe oferty dzisiaj? Jakieś wypożyczenia w planach? Fury oblatana? Miskowa? Czemu ja wam opatrzę? Ja chciałem... Patrzcie, gadam...
Tu na czaty próbuję patrzeć, zapomniałem, gdzie są czapeczki. Misk hat. Jest Aegisowa czapeczka. Wspaniale. Uśmiechanie niespecjalnie mi idzie. I uśmiecham się. Dobra. Minuta. Już tutaj towarzystwo pewnie zbiera. Ruszą wszyscy do wind. O, na tą instalację nie patrzyliśmy ostatnio. To są F8. Tu mamy Valkyrie, ale Valkyria to jest Anvil, czyli od wtorku. Co tu nam napisali? Matko, to muszę przewijać jeszcze. Działa przewijanie? Rolką działa. W biurze rekruterskim nikogo nie ma, no to jak oni chcą do tej marynarki rekrutować? 18. Na moim zegarze, zobaczymy czy się zgadza. O, dzień dobry. Jeszcze nie ma. No jak siedzi kolega w windzie, to ja nie wiem, czy tam się ten przycisk pojawi windowy. No ja się tu ktoś wystroił, proszę, proszę. O, jest. Lecimy. Lecimy. No i mamy już na dzień dobry piękne logo Aegisa. Ktoś tam w slipkach wyskoczył. Tu mamy Vanguardy. Kolejne Recruitment Center, w którym nikogo nie ma. No i proszę Państwa, pierwsza hala. I patrzymy, co my tu mamy. Ło, a nam się rozjechało. Może tu jest lepsza rozdzielczość. Okej, to dobrze wygląda. W miarę. Czyli tak, tu mamy duże. Tu mamy myśliwce. Pójdziemy sobie na hologramy najpierw, tak samo jak w pierwszy dzień to zrobiliśmy. I później do kolejnych hal sobie tu popatrzymy. Dobra. Idziemy na hologramy. Trzeba nabiegać. Oni co tak równo stoją? No i dobra, co my tu mamy? Tu mamy Vulcana. Już to widzę. Vulcan to jest taki support. Statek, który służy do tankowania i naprawy innych statków. Podejrzewam, że raczej jakichś myśliwców, ewentualnie jakichś lżejszych stateczków, bo to nie jest, sam w sobie to nie jest duży statek. Tu ma pewnie ten zbiornik właśnie na paliwo. Podejrzewam, że ten jeden zbiornik jest, może być mniejszy niż pojedynczy zbiornik tych podpiętych z tyłu. Przepraszam, w Starfarerze. No plus ma mieć zdolności naprawcze, to się będzie odbywało przy pomocy dronów. Medium repair. No to jest. No, zobaczymy. Nie wiadomo, kiedy ten statek w ogóle się pojawi w grze. Jest na razie cały czas na etapie konceptu. I drugi, bardzo stary koncept, czyli Nautilus. Stawiacz min. On jest chyba wielkości korwety, czyli powiedzmy mniej więcej gabarytów Hammerheada. No i właśnie tu mamy z tych dwóch prowadnic, powiedzmy, wywala miny.
To jest zasadniczo chyba cała jego rola. Te miny mają być różnego typu. Mogą być miny takie zbliżeniowe, które faktycznie wybuchają. Mogą to być jakieś skanery lub odwrotnie, zagłuszacze. Ileś ma być typów tych min, no ale znów, sam statek jest bardzo starym konceptem. Kiedy pojawi się w grze, nikt nie wie. No idziemy na pierwszą halę w takim razie, gdzie mamy duże konstrukcje Aegisa. No i sobie zaczniemy może od tych bocznych. Czyli tak, tu mamy retaliatora. To jest platforma. Ma być modułowa. Coś tam o tych modułach przebąkiwali. Nie wiem, jak to będzie faktycznie wyglądało. Ma być retaliator w takiej wersji bazowej. Zobaczymy, czy możemy sobie wejść na pokład. Gdzie ta część środkowa, którą wam, mam nadzieję, pokażę, jeżeli uda się wejść do środka, ma być właśnie modułowa, wymienna. Natomiast i ten konkretny retaliator jest jeszcze w fazie konceptu, nie ma go w grze, ale można kupować. Natomiast w grze ten, który właśnie nam tu wysunął windę i coś mi się zawiesiło, i mam nadzieję, że tylko na chwilę, a nie crash, no to to jest retaliator bomber. Oj, chyba skraszowaliśmy. Cześć Magnum, cześć Kuropatwa. Magnum wszedł i się skraszowało. No tak, zamknij program. No to ja muszę szybko wystartować z powrotem. Natomiast co, sobie spróbujemy dalej relaunch. O tym retaliatorze. No tak jak wspomniałem, ma być wersja modułowa, która jest w sprzedaży jako koncept. To, co jest na targach, to jest bomber, czyli właśnie retaliator z modułem tym. Nazywa się bomber, ale tak naprawdę ma tam moduł torpedowy. 6 torped S5, chyba największy w tej chwili, jakie są w grze w ogóle. Taka jedna torpeda na raz zbiera Hammerheada, więc 6 misji typu ERT można pod rząd zrobić takim retaliatorem. Jest to jeden z lepiej opancerzonych statków w ogóle w grze. Bardzo dużo jest w stanie znieść. Ma 5 wieżyczek, więc można go obsadzić. I może być całkiem skuteczną platformą do różnych grupowych misji, gdzie pilot... Wejdziemy do chłopaków. O, nie wejdziemy, serwer full. Gdzie pilot ma do dyspozycji torpedy, natomiast na wieżyczkach może mieć kilku strzelców. I przy odporności retaliatora to jest całkiem skuteczna rzecz. Jest koja. Można sobie w retaliatorze przenocować. Widzieliście, taka mała winda, on ma dwie takie małe windy. Ma śluzy, którymi można wyjść w EVA. Natomiast też jest retaliator zakolejkowany do przebudowy. Ma się mu trochę, mają mu się trochę zmienić wnętrza, tak żeby po wnętrzach retaliatora mogły swobodnie się przemieszczać NPC. Bo obecny model nie spełnia wszystkich wymogów, jeżeli chodzi o metryki w Star Citizenie, typu na przykład właśnie szerokość korytarzy, szerokość drzwi. To jest jeden z tych statków, które weszły do gry zanim CIG doszło do porozumienia samo ze sobą, jakie są takie wymagane minimalne szerokości, wysokości różnych korytarzy. To no, biegniemy jeszcze raz na tą halę. Wspaniale.
Ciasno jest w tym rataliatorze. No właśnie, no to jest to, co mówię, że oni mają zaplanowaną przebudowę tych będą trochę szersze te korytarze. Nie wiem, czy to będą starali się to zmieścić w ramie obecnej, czy retaliator sam z siebie też trochę się powiększy. Zobaczymy. Tak jak mówię, no jest to jedna z lepszych konstrukcji, które obecnie mogą służyć do robienia misji ERT. Oraz może się całkiem dobrze sprawdzać na misjach PvP typu Jumptown. Bo tymi torpedami można trochę precyzyjniej niszczyć cele niż taką bombą na przykład za dwójki. No i jedziemy jeszcze raz. Ohoho, tu mamy konsjerża w złotej zbroi. To jest chyba drugi czy trzeci poziom konsjerż? Chyba 10 tysięcy dolarów kolega musiał wydać. A tu mamy kolegę w typowej piżamce, którą się dostaje po śmierci. Pst. Dobra, jedziemy. Na szczęście droga tego tramwaju jest dosyć krótka na targi. Albo komuś zwinął. No, nie widziałem nikogo, który by w Executive Edition zbroi biegał po bunkrach. Zwłaszcza, że to jest tak naprawdę wariant tego podstawowego takiego RSI pancerzyka, który ma tam, to jest lekka zbroja. Gdzie on zniknął? A tu jest. Co mu się stało? O, poleciał! I po pancerzyku. A nie, a tu jest teraz, patrzcie. On ma jakieś magiczne zdolności. No i to ma 10% tylko wyparowań, więc szału nie ma. Jeden tylko karabin mu wejdzie na plecy. Nie wiem czemu tego hełmu nie ma jeszcze do kompletu. Mógłby cylinder założyć i binokular. Monokular, przepraszam. Monokla. Już dojeżdżamy, dojeżdżamy. Welcome. Dobrze, że nie hello and welcome. Tam w tym jumpsuicie białym to chyba też był gracz. Dobra. O, tu jest tylko do lobby, czemu? To zmienimy windę. Ta winda nas zabrała. Ostatnio, więc może też będzie teraz dobrze działać. O, patrzcie, zepsuło się. Co teraz? Jestem na serwerze, na którym targi 12 minut po targach nie wystartowały. No, chodź tu. Cześć, kolego. On też nie ma. Ale nas zrobiło. A tutaj? No tym razem trafiliśmy na jakiś przyblokowany serwer. Co, musimy znowu zmieniać? Czy poczekamy? Jak myślicie, poczekamy czy zmieniamy? Złoty kolega pojechał czy siedzi w tej windzie? Siedzi. On ma zdolność bilokacji. No co, jeszcze raz chyba, nie? Bo to nie ma sensu.
Patrzcie, na pierwszym serwerze nas wciągnęło, a teraz na tym już nie chce. Dobra, reload, bo to bez sensu jest. Nie będziemy tracić czasu. Czyli tak, zdążyliśmy sobie opowiedzieć o hologramach. I zdążyliśmy sobie powiedzieć co nieco o retaliatorze. Ja zobaczę jeszcze jedną rzecz w międzyczasie. Zajrzymy sobie na Robert Space Industries, zobaczymy co tam się dzieje. Może nie bez teraz, co? Żeby nas nie rzuciło na ten sam serwer. Do Chińczyków pójdziemy? Okay. Nie mam szczęścia do myszek do tego drugiego kompa. Już drugie z kolei mi się nie wiem czemu rolka zepsuła. Mamy Invictus Aegis Dynamics. Co my tu mamy ciekawego? Teraz zobaczę, czy mogę się z wami podzielić tym widokiem. Ok, powinno być widać, jak zrobię teraz, tak? O, i co? Aegis Stalker. O, Renegade, on jest tylko, nie ma go w grze do kupienia. No to jest tak naprawdę... Renegade to jest zwykły tytan, tylko w takim malowaniu. To się Eclipse 300 dolców. No, Gladius... Gladius Valiant to jest... lorowo ta wersja Gladiusa jest zrobiona pod Arena Commander. W formie niby jakiejś tam reklamy producenta Areny, no bo oczywiście Arena Commander to też jest in-game. W międzyczasie tu nam wróciliśmy. Jak wejdziemy do tramwaju, sobie zobaczymy na szybko, czy są jakieś CCU tam na tej stronie, na które warto zwrócić uwagę. No, gdzie moja winda? No nie, do koloru mam tą czapeczkę. Ej, 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 ej! Wypuść mnie, nie tak szybko. Przepraszam, a panu co się stało? Ale on ma fajną tą. Tylko nie wiem, czy mu się da to zabrać. Nie da mu się tego zabrać. No trudno. Podejście numer 3. W pierwszym podejściu skraszował mi klient, w drugim windy nie woziły na wystawę. Zobaczymy teraz. O, jest tramwaj, zdążę? Zdążę, czy mi ucieknie? No oczywiście, bo dlaczego miałby nie uciec? Okej, to w międzyczasie zobaczymy, co mamy tu ciekawego na stronie znowu. Mamy upgrade eklipsowy.
jeżeli. Ja w tej chwili nie jestem zalogowany, więc no siłą rzeczy nie ma tu statków, ale jest takie coś od Click All Ships. I możemy sobie zobaczyć, z czego nam najbardziej pasuje tak naprawdę ten Eclipse. Apollo Medivac. Widzicie? 5 dolców netto, 6,15. Czyli jeżeli ktoś się bawi w te CCU, no to ma teraz bardzo fajną okazję z Apollo Medivaca na Eclipsa. To jest Medivac, to jest wojskowa wersja Apolla, więc na pewno będzie dostępna, kiedy wejdzie RSI, teraz w trakcie Invictusa. Więc znów będzie można sobie z jakiegoś innego statku do Medivaca coś zrobić. I tak właśnie się te łańcuszki CCU budują. Co ty jeszcze mam ciekawego? Jakaś tapeta. Ubranka, a to wszystkich producentów. I to tyle. No mamy. Mamy standalone. Podejrzewam, że raczej nie są z LTI. 120. No to są, macie oferty 120-miesięczne na te statki. To chyba tyle mamy z Aegisa. Jedno CCU i standalone wszystkich statków. Szału nie ma. Dobra. Wracamy tutaj. O, 30K, kuropatwa ci wywaliło. Tak, no z tego co widzimy na stronie, to tylko Eclipse jest na Warbond. Chyba, że są jeszcze jakieś Warbondy, które się nie pojawiły na stronie. Tajne. Dobra. Zobaczymy, czy teraz się uda. Zobaczmy, czy się uda. Tak. Mamy Bevik Convention Center, więc możemy wrócić do oglądania sobie statków. Mam nadzieję, że ten mój crash klienta nie był związany z przywołaniem windy do Reclaimera. Przepraszam, do Retaliatora, bo mamy zamiar zrobić to drugi raz. Popatrzmy. Co tu możemy zrobić? No, tu jest otworzoną, już ma jedną windę, dobrze, to wykorzystamy ten fakt. No i tak. To jest to, co mówiłem, że macie docking collar taki w środku podłogi. Nie jest to jakoś specjalnie zgodne chyba z BHP. Co my tu mamy? Tu mamy pomieszczenie inżynieryjne. Tu jakaś konsola inżynieryjna, nieczynna jeszcze w tej chwili. Tu mamy. Tam się na dole otwiera i tu mamy właśnie torpedy. Tu mamy wejście do jednej z tylnych wieżyczek. Tu mamy kolejną wieżyczkę. I tu będzie gdzieś jeszcze jedna właśnie. O.
Czyli już wiem, że tam na tyłku mamy trzy. Podejrzewam, że dwie. Zobaczę z zewnętrznej kamery, zobaczę. Czyli widzicie, mamy te dwie wieżyczki poboczne i to, co w środku jest przejście, to jest do tej dolnej. Czyli tu mamy trzy i czwartą mamy z przodu i piątą mamy na dole. Czyli dobrze pamiętałem. Pięć wieżyczek. Tu mamy dwie torpedy. I tu mamy z przodu będzie kolejny przedział torpedowy. Kolejne dwie, no i tu zmagazynowane jeszcze dwie, czyli mamy cztery torpedy na wyrzutniach plus dwie w zapasie. To jakiś prysznic chyba. O, jest kibelek, jest dobrze. Tu mamy ten przedział torpedowy, czyli idziemy teraz na front. Tu mamy wejście do tej dolnej wieżyczki, fotel pilota. Tu mamy taką koję. Nie ma dużych wygód, pamiętajmy, że jesteśmy w wojskowym okręcie. No i tu jest górna wieżyczka. Wygląda na zbrojownię. No i koje. Trochę luksusu, jest świetlik. I tu mamy 4, 5, 6. 6 koi jest. Plus ta, zakładam, że dla pilota, która tam jest na dole. No dobra. Tak, proszę Państwa, wygląda retaliator. Tak jak mówię, on będzie przebudowany troszeczkę. Więc nie jest to jego docelowy wygląd. No, pani wyjdzie z tej windy. No okej. Okay. Po drugiej stronie mamy najświeższy dodatek do wachlarza okrętów Aegis, czyli Redeemer. Taka kanonierka. To jest ciekawy okręt, bo to jest w ogóle projekt stworzony przez graczy. Swego czasu był taki konkurs właśnie na statek stworzony przez społeczność. No i to jest właśnie efekt. Pierwotnej wersji miał to być desantowiec, ale w międzyczasie pojawiła się desantowa wersja Vanguarda, pojawiła się Valkyria, pojawił się Prowler, więc CIG ostatecznie uznało, że to nie będzie kolejnego desantowca, tylko zrobią z tego taką kanonierkę. Największa siła tego okrętu to są te dwie wieżyczki, górna i tu dolna, dwa razy S5 i są tutaj repeatery kinetyczne. Więc po prostu stawia ścianę ognia ten okręt. No i takie ciekawe mają, oni na to mówią Nutcracker, czyli dziadek do orzechów, tego typu silniki, one się, te szczypce się tak rozchodzą. Było też niedawno mówione, że, bo w tej chwili nie ruszają się te silniki, natomiast mają docelowo generalnie tego typu silniki, jak tutaj, jak w Cutlassach, Blackach na przykład, mają odpowiadać kierunkowi ciągu, czyli będzie widać, jak one lekko chodzą w tych swoich mocowaniach i zmieniają wektor ciągu. Tu mamy ładownię, taką chyba na 2 SCU, jeśli dobrze patrzę. Tu jest co? Aha, łazienka, dobra. Dwie koje, tu też jest ciekawa konstrukcja tego, że te koje są jednocześnie... Zobaczymy. One są jednocześnie kapsułami ratunkowymi. To też jest chyba rzecz specyficzna dla... Widzicie, to się zamknęło. I mam nadzieję, że nie utknąłem.
I docelowo to ma działać właśnie jako ewentualnie kapsuła ratunkowa. No, tu jakieś szafki. No i szafka z napojami. To jest też pierwsza konstrukcja, w której się taka szafka z napojami. Weźmiemy sobie piwo. Taka szafka z napojami się pojawiła. Drugim jest piskes medyczny. Dwoje matko, co on zrobił z tą ręką? Gulniemy sobie dla kurażu. Mam nadzieję, że poniżej 18 roku życia nikt nie ogląda tego streamu w tej chwili, bo jesteśmy przed 22. A ja piję napój alkoholowy. No ale dobra. Odstawimy butelkę. Idziemy na górę. No i tak, tu mamy przedział dla ewentualnego desantu. Tu mamy wejście na górną wieżyczkę plus komponenty, czyli to jest to pomieszczenie inżynieryjne w tym statku. Co my tu jeszcze mamy? To wszystko w zasadzie. Wejście na dolną wieżyczkę. Tu mamy fotele dla strzelców, dla wieżyczek zdalnych. Mamy dwie zdalne wieżyczki w tym statku. Jedna jest, tu widzicie, pod dziobem. Przepraszam, nie pod dziobem, tylko pod ogonem. A pod dziobem też jest właśnie druga, ta mała. Jeżeli nie jest obsadzona przez żadnego strzelca, to ta dziobowa jest kontrolowana przez pilota. No i tyle mamy w kwestii Redeemera. Bardzo zgrabny okręcik. Jeżeli jest obsadzony przynajmniej przez trzy osoby, czyli pilota i strzelców na tych głównych dwóch wieżach, no to to jest taki baby Hammerhead, nie? A dorosły Hammerhead znajduje się tutaj. To jest korweta, tak zwana screening korwet, czyli do osłony na przykład konwoju przeciwko myśliwcom. Dysponuje czterema, u góry piąta, z tyłu szósta, sześcioma wieżami, które mają po cztery chyba, nie wiem nawet czy to są piątki, czy czwórki, piątki chyba też, laserowe repeatery. Dobra, mamy otwartą windę, sobie wejdziemy do Hammerheada. Jest to jeden z dwóch w tej chwili okrętów dostępnych w grze, które nie lądują w hangarach na stacjach kosmicznych, ale dokują do specjalnych takich kołnierzy dokujących i zostają na zewnątrz stacji. Może sobie od tyłu strony zaczniemy zwiedzanie Hammerheada. Czyli tak, z samego tyłu mamy wejście do wieżyczki tylnej i dolnej. Tutaj jesteśmy w tym miejscu. Jest ładownia. Na tą windę spokojnie wchodzi Ursa, więc możemy nawet jakiś tam naziemny desant przewozić Hammerheadem. Tu mamy windę i drabinkę do takiego pomieszczenia inżynieryjnego, powiedzmy takiego nadzoru nad ładownią. To pewnie będzie stacja właśnie inżynierska, kiedy gameplay inżynierski wejdzie do gry. A tu mamy wejście już do korytarzy, to jeszcze nie pójdziemy tędy, wracamy na dół. I co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy co? No widać pomieszczenia załogi, typowo wojenny okręt, widać pokojach. Przeciekają rury, więc zakładam, że tutaj nie pachnie zbyt ładnie.
Rock DS, Kuropatwa pisze, że też wchodzi do Hammerheada, ale wożenie Rocka Hammerheadem taki trochę chyba overkill. No i co, tu mamy wejście do wieżyczki, to są symetryczne, tak? Po dwie wieżyczki na każdej burcie. Jesteśmy w tej chwili w tym miejscu Hammerheada, tak, z drugiej strony mamy to samo i tam dwie wieżyczki z przodu. Mamy opisy, gdyby ktoś zabłądził. Tu mamy kajutę kapitana, czy w zasadzie no, dowódcy okrętu, prywatna kwatera. Tu mamy wejście do tej górnej wieżyczki, czyli jesteśmy dokładnie na śródokręciu w tej chwili. Tu mamy windę. No i kolejna część pokładu. To jest te windy, którymi wychodzimy na zewnątrz. Przednie wieżyczki, system dokowania, to co mówiłem do tego kołnierza na stacji. Zrobimy sobie fotę. No i tu zaraz właśnie po przeciwnej stronie korytarza, tak trochę po tajniacku jest wejście na mostek. No i mamy dwuosobowy mostek. Pilot Hammerheada nie ma żadnego uzbrojenia pod kontrolą w sensie działek, natomiast ma do dyspozycji całkiem sporo rakiet. Chociaż i tak większość czasu jest skupiony na tym, żeby jak najbardziej optymalnie obrócić okręt, żeby jak najwięcej wieżyczek mogło celować do zagrożeń. Idziemy sobie jeszcze na to pięterko, na którą tam ta winta z ładowni prowadziła. W sumie słabo kojarzę to piętro, co tam jest. Mesa jest. Mesa jest na piętrze. Bo widzieliśmy tylko kwatery załogi. Natomiast tu mamy mesę. O, tu nawet widzicie, jest przechowalnia. Na porcje żywieniowe. Cześć, siermiężny. Jak ci się podoba 3.19 póki co? Jest stabilnie póki co. Na pewno 3.19 jest w dużo lepszym stanie niż było 3.18. No i to tyle. Wychodzimy z Hammerheada. Chociaż jest jedna uciążliwa rzecz w 3.19, trzeba przyznać. Wróciło 30k, jest dosyć intensywnie, dużo. Może dlatego, że dopiero co weszło, zaraz po tym jak weszło, wszedł Invictus, są dosyć obciążone te serwery. Wiem, że działam jak, tłumaczę się jak ofiara przemocy domowej. Ale co gorsze, wygląda na to, że to jest chyba zgłoszony nawet bug w Issue Council. Przestał działać ten ich workaround, bo 3.17 CIG wprowadziło taki, to nie miało być docelowe rozwiązanie, ale wprowadziło taki workaround, który działał odnośnie 30k, czyli crashu serwerów, że co kilka minut stan statku się zapisywał. I gdy dostawaliśmy 30k, to nasz statek był do odbioru na każdej stacji, pierwszy taki recall statku. I jeżeli mieliśmy szczęście i nam serwer zdechł
chwilę na przykład po zapisie tego stanu statku, to wszystko było jak należy. Sam statek z ładunkiem, z tym, co miał tam w inwentory, wszystko wracało, więc jakby 30 ga nie było aż takim strasznym problemem. Natomiast wygląda na to, że w 3.19 ten ich workaround przestał działać. Teraz, jeżeli jest 30 ga, czyli po staremu, wracamy do gry i statek jest do sklejmowania. Już dwa statki w ten sposób straciłem. Z całkiem fajnymi rzeczami w inwentory, nie? Więc no tu trochę dali ciała na razie. Co tu mamy? A, mundury UII, tak? Jakiś kapitan, tam oficer, technik, pilot. Medyk zakładam. I co? Pokładowy ten od pozwalania startowania myśliwcom, jak oni się nazywają. Dobra, w tej hali mamy Avengery, widzę. I Eclipse'a. No to dobra, po kolei Avengery. Co to jest? To jest Tytan, czyli podstawowy Avenger. Wersja taka, powiedzmy, transportowa, z największą tutaj przestrzenią ładunkową. Mamy... Tam jest chyba 8 SCU-ów tutaj. Mamy taką prostą koję, no i kabinę pilota. Jeszcze istotna rzecz przy Avengerach. Niektórzy o tym nawet nie wiedzą, użytkując te statki, że mamy drabinkę tu z boku. Nie musimy biec tam naokoło, tylko możemy wsiadać jak do myśliwca. O, widzicie? Tutaj właśnie ktoś wchodzi po tej drabince. To jest która? Warlock. Warlock to jest chyba wersja z ZMP. Zgadłem. Widzicie? Czyli on nie ma przestrzeni ładunkowej. Może wyjdę stąd, bo mnie napromieniuje albo coś. I zamiast przestrzeni ładunkowej jest EMP. Czyli Warlock jest zdolny do wyłączania systemów innych statków. Po drugiej stronie mamy Renegade'a. To jest Tytan, tylko w malowaniu takim specyficznym. Tak jak wspominałem wcześniej, on nie jest do kupienia w grze, tylko przez stronę, czyli dzisiaj możecie go kupić, bo normalnie on też nie jest w sprzedaży. Dzisiaj go możecie kupić i już wam mówię. Renegade jest w cenie $75. No i ostatnia wersja Renegade'a. Stalker to jest wersja dla łowców głów i ona w ładowni ma takie trumienki na przestępców, powiedzmy. Ten gameplay się zbliża. Pokazywano już nam w Inside Star Citizen komisariaty policji, na których będziemy odstawiać. Pokazano nam mechanikę, w jaki sposób te trumienki z zawartością będziemy odstawiać na te komisariaty. I po prostu będą misje, które będą polegały na tym, że trzeba będzie bounty nie zastrzelić, tylko właśnie dowieść delikwenta żywego. No i ostatnia rzecz w tej hali, czyli Eclipse. Bombowiec Stealth. On faktycznie ma bardzo niską wartość cross-section. Jest wykrywany z niewielkiej odległości. Gameplay stealth, czyli tam to ukrywanie własnej sygnatury, to jeszcze nie do końca jest w grze, więc jakby nie ma, nie pokazuje jeszcze pełnego pazura ten okręt. Uzbrojenie jest biednie, bo ma tylko 2 dwójki, natomiast ma 3 torpedy, takie same jak były tam w retaliatorze. I jest to też bardzo fajny stateczek do robienia ERT, gdzie można podlecieć na 2 km do Hammerheada, który jest celem, odpalić torpedę i uciec. I trzy razy tak z rzędu i mamy 3 RT zrobione. Dobra. Idziemy do drugiej hali, ostatniej już. Wyjście.
O, chyba znowu skraszowałem. O nie, tylko na chwilę. Czy do tych misji policyjnych w końcu Cargo Cutlassa? Tak, tak, tak. To jest to samo. Cutlass Blue też ma te trumienki. I one też będą aktywne tak samo jak właśnie te tutaj przy Stalkerze. Tam jest wyjście, z tamtej strony jest ta hala druga. No sztos, sztos, tylko nie wiemy kiedy to będzie. To, że nam to pokazywali w Inside Star Citizen, to... Wiemy, że na tym pracują, ale kiedy postanowią to wprowadzić do gry... Jak ktoś będzie sobie patrzył na przykład na... Progress Trackerze, to ta mechanika się nazywa Bounty Hunting 2.0. Więc można sobie zobaczyć, kiedy pracują właśnie nad tym. Tu mamy tą F8, już sobie o niej opowiadaliśmy przedwczoraj, jak byliśmy na pierwszym dniu wystawy. Widać, że jest stałym elementem. No i zobaczmy, co mamy z tej strony. Dobra. Czyli co, to zaczniemy tak samo. Też pójdziemy po bokach i potem dojdziemy na środek. Czyli mamy Vanguardy. Vanguardy to są jedne z pierwszych statków, które miały obiecane, że będą statkami modułowymi, ale chyba nic z tego, bo zamiast modułów mamy po prostu warianty. Są ludzie, którzy mają pokupowane te moduły. Mają na zasadzie takiej, że jest jakby chassis Vanguarda i osobno moduły. Nie wiem, jak oni to rozwiążą w przyszłości i co zrobią z tymi ludźmi. Ale okej, okay, co mamy pierwszego? Harbinger. Harbinger to jest wersja torpedowa, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz sobie tutaj do środka wejdziemy i sprawdzimy. A, nie rent. Chcę otworzyć rampę. O, dobra. No jak widzicie, wejście jest bardzo zbliżone do tego w Redeemerze. Tak, to jest ta wersja torpedowa. To ma mniejsze te torpedy niż Retaliator i Eclipse. Otwieraj, że czemu się te drzwi tu automatycznie nie otwierają. No i mamy tu kabinę pilota. To są zasadniczo dwuosobowe okręciki. Mamy pilota i tu mamy wejście do tej górnej wieżyczki. Jeszcze jest taka fajna skrytka tutaj pod schodami. Jakąś skrzyneczkę czy coś. A, drzwi zamknąłem. No dobra. Koje dla załogi. Co on ma tu ciekawego jeszcze? A, ma tego typu storage. Niektóre Vanguardy jeszcze mają takie fajne raki na broń. Ale ten najwyraźniej nie ma. Jest łazieneczka. Munitions, może tu jest to na broń. O tak, widzicie, to jest ten rak na broń. No i jakiś tam ekspres do kawy obowiązkowo. Dobra, to mamy załatwionego Harbingera. To jeszcze jest... Co jeszcze jest istotnego przy Vanguardach, to te ich działka z przodu. Każdy wariant ma troszeczkę innego typu, ale też to są specyficzne dla tych okrętów. To są 4 razy S2. Nie są jakoś zsynchronizowane czy coś, każdy jedno możecie mieć inne. Natomiast trzeba zwracać uwagę na to, że to nie jest jakby ogólnego przeznaczenia uzbrojenia, tylko specyficzne tylko i wyłącznie do Vanguardów. Więc jak kupujecie tam w sklepie, to trzeba na to zwrócić uwagę. To jest która wersja? Hoplite. To jest wersja właśnie desantowa. Widzicie? Mamy tu przedział desantu. No i tu ta przednia sekcja wygląda tak samo wszędzie. Szafki na broń dla tej ekipy. I tyle. To jest Hoplite. Idziemy teraz w stronę Sentinela. To jest najbardziej popularny wariant nawet wśród PvP-owców, ponieważ ma bardzo mocne EMP
Natomiast o czym warto pamiętać, Open Door, to EMP, które ma Sentinel, to nie jest docelowe. On docelowo, to jest taki placeholder dla mechaniki, dla której on jest przeznaczony, a której nie ma jeszcze w grze. A chodzi o walkę elektroniczną. To jest wersja, która... Przód wygląda tak samo. To jest wersja, która ma służyć do walki elektronicznej, czyli właśnie do zagłuszania sensorów przeciwnika i tak dalej. Taka mechanika ma być w grze. Nie ma jej jeszcze, widzisz, on może, widzicie, może robić jeszcze jako data runner. Jako że tej mechaniki w grze jeszcze nie ma, dlatego dano mu EMP, którego jak widzicie, nawet jakby nie ma miejsca na to, nie? Te inne okręty, jak widzieliście przed chwilą w przypadku Warlocka, one mają fizycznie to EMP. One mają część kadłuba wydzielone pod to urządzenie, natomiast Sentinel nie ma, więc no to EMP to jest właśnie taki placeholder, więc jeżeli chcecie kupować Sentinela z myślą o EMP, to nie jest to, trzeba pamiętać, że to jest chwilowe, w sensie ta chwila może trwać długo, ale docelowo on EMP nie będzie miał, więc to trzeba, o tym trzeba pamiętać. I ostatnia wersja Warden. Taka najbardziej chyba myśliwska ze wszystkich, typowy ciężki myśliwiec, żadnych tutaj więcej fajerwerków on nie ma, więc tylko kabina pilota, tylko wieżyczka i do boju. Dobra, no idziemy na środek. Na środku mamy co? Na środku mamy Sabre. Tam jest bazowa wersja, a ta to jest chyba Comet, tak. Sabre czy też Saber to są myśliwce typu Stealth. Tylko tak jak mówiłem przy tym torpedowcu Eclipse. Sama mechanika stealth jeszcze tak średnio mocno działa. Siermierzny, czy są jakieś koncepcje, jak miałyby wyglądać misje związane z data miningiem? Tak. To jest powiązane z nowym hakowaniem. To w tej chwili hakowanie mamy rozwiązane w ten sposób, że po prostu wkładamy tą kartę hakującą do slotu i czekamy, tak? Mamy ten pasek postępu i to jest całe hakowanie, natomiast hakowanie ma być przebudowane w minigrę. Z tego, co opowiadali, jak to ma wyglądać, to chyba z istniejących tego typu minigier to najbliżej jest w Deus Ex Human Revolution. Czyli właśnie wyszukiwanie jakichś tam połączeń między serwerami na takim schemacie i ścigamy się z systemami obronnymi danego systemu elektronicznego. No i właśnie na bazie tego hakowania ma być właśnie ten data mining też, tak? Czyli zdobywanie właśnie danych i przechowywanie ich na serwerach własnego statku i dostarczenie tam, gdzie trzeba dostarczyć. Ostatni okręt na dziś to jest myśliwiec, podstawowy myśliwiec Aegis, czyli Gladius. To był przez wiele, wiele lat podstawowy myśliwiec UE. W tej chwili jest wycofywany ze służby i zastępowany jest w aktywnej służbie Arrowem od Anvil. Tutaj mamy wystawioną wersję Valiant. Ta wersja od wersji tej wojskowej różni się tym, że tu widzę ma działka zamiast repeaterów laserowych i wojskowa wersja zamiast tego repeatera ma z kolei repeater kinetyczny. No jest w trochę innym malowaniu. Tutaj mamy jakieś właśnie malowania. Tak jak mówiłem wcześniej, ta wersja związana jest z Areną Commander, podobnie jak Titan Renegade. Jest jeszcze... Coś mi ścina strasznie. Nie wiem czemu. Jest jeszcze trzecia wersja Gladiusa.
Pirate. Tamten Gladius jest cały czerwony i broń ma na gimbalach. In lore to jest tłumaczone tym, że oczywiście jak Gladius zaczął być wycofywany z aktywnej służby, to cywile się na niego rzucili, żeby kupować, no ale wersje używane przez milicję czy przez piratów musiały mieć dodane gimbale, ponieważ wyszkolenie tych pilotów nie jest tak dobre jak pilotów marynarki, no i nie radzili sobie z fiksami, tak? To jest wprost wytłumaczone w lore, dlatego wersja Pirate ma założone gimbale. Dobra. Mamy obskoczone targi z Aegisem. Cały poniedziałek jeszcze jest Aegis. I we wtorek o 18 wjeżdża Anvil. Też sobie zrobimy turnę po halach wystawienniczych wtedy, żeby zobaczyć statki Anvila i niestety późniejsze wystawy już, czyli wtorek to będzie, czyli piątkowa i co tam dalej później jest. Na niedzielną może zdążę, ale na pewno nie będzie mnie na piątkowej wystawie. Pójdziemy jeszcze sobie zobaczyć rozpiskę. Bo tak jak mówiłem na samym początku streama, mamy zjazd TWH, więc no mnie w weekend nie będzie, więc bardzo mi przykro, ale od czwartku już do niedzieli żadnych materiałów ani na Twitchu, ani na YouTubie nie będzie ode mnie. Podbiegniemy sobie jeszcze, tak jak mówię, do wejścia, bo chcę się upewnić, chcę zobaczyć jaka jest rozpiska, albo jeszcze inaczej zrobimy. Popatrzymy sobie na Hammerheada, ja sobie zobaczę na stronie po prostu, tak będzie szybciej i prościej. RSI. Victus. No, chodź tu. A, tu mamy Aegis. Gdzie mamy rozpiskę? About the event. Mamy... No i patrzcie, zdjęli rozpiskę ze strony. No nie wiem. Jest, event schedule. Dobra. Włączę, żebyśmy patrzyli na to samo. Czyli tak, teraz mamy tego Aegisa. Ja tak jak mówię, we wtorek Anvil. W czwartek Tumbril, czyli będą Robert Space Industries Origin Console. O, wszystko w ten. I 27 maja. A, czyli sobota. No to też niestety nie będzie. 27 i 25 tam było, nie? To też już mnie nie będzie. No to niestety beze mnie musicie sobie pozwiedzać wystawę, kiedy będzie Tumbril, RSI, Origin i tak dalej i kiedy będzie Drake. Drake, pamiętajcie, nie jest na tej hali, tylko jest na Starporcie. No i tyle. Także dzięki dzisiaj za wspólnie spędzony czas. I do zobaczenia we wtorek. Trzymajcie się i na razie.